Cześć, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Myślałam, że nagrywam, bo chciałam z Wami pomalować się i zaczęłam makijaż, a oczywiście kamera nie była włączona, więc jestem częściowo pomalowana, ale teraz będę chciała z Wami przetestować nowy tusz z Wet n Wild. Ja już go rozpakowałam z folii i zobaczcie, jaka tu jest szczota. Taka kulka jest na górze. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jakiś czas nie nagrywałam, bo no, czasu mi jak zwykle brakuje mi czasu na odpowiadanie na Wasze maile. Ja to wszystko nadrobię. Czekajcie cierpliwie. Komentarze dobrze, że to są te serduszka, że mogę je w nie kliknąć i dać Wam znać, że czytam Wasze komentarze, ja je czytam, czytam też maile, na niektóre muszę mieć po prostu trochę więcej czasu, więc jeśli oglądają mnie te osoby, które czekają na moją odpowiedź, to ja na pewno to zrobię. Muszę mieć po prostu troszeczkę więcej czasu, a bardzo, bardzo mi go brakuje, w zasadzie już chyba to się ciągnie drugi rok. I ja po prostu rzadko jestem tutaj w domu, a jak już jestem, to się tym niezmiernie cieszę, że mogę nagrać filmik, że tak jak ostatnio nagrywałam Wam mój demakijaż i to było takie bardzo przyjemne i relaksujące dla mnie, ale jak się okazało dla Was także, zastanawiałam się, czy w ogóle, wiecie, opublikować ten filmik, bo ja naprawdę się wtedy zrelaksowałam i wydawało mi się to takie, no, flaki z olejem. Ale w sumie świetnie odebrałyście ten filmik. Właśnie, był tam też jeden komentarz, ja to muszę odpowiedzieć na ten komentarz, że używałam do pielęgnacji wieczornej witaminy C. Tak, rzeczywiście witamina C najlepiej sprawdza się w pielęgnacji dziennej, bo ona też chroni przed promieniowaniem słonecznym. Ja o tym wiem i myślę, że większość widzów o tym także wie, ale fajnie, że taki komentarz się pojawił, bo ja wtedy nic na ten temat nie powiedziałam. Ja po prostu jeszcze nie mam kosmetyku z retinolem i myślę, że to już jest najwyższa pora, bo pogoda się całkowicie zepsuła, więc ten retinol już by mi się w tym momencie przydał, ale może Wy, właśnie, może Wy mi poradzicie jakiś dobry kosmetyk z retinolem o wyższym stężeniu niż 0,5%, bo ja używałam już zdecydowanie wyższych stężeń i moja skóra super sobie z tym radziła. Więc jeśli macie taki kosmetyk, który rzeczywiście działa i widać to działanie, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja oczywiście będę stosowała retinol. Moje wszystkie wizyty u kosmetyczki zostały niestety odwołane, bo ona się przeprowadziła w inne miejsce, do innego miasta. A chyba Wam gdzieś kiedyś mówiłam, że czeka mnie seria różnego rodzaju zabiegów złuszczających. Teraz będę musiała poszukać sobie nowej kosmetyczki, nowego gabinetu i to trochę. Ja też nie mam na to czasu. No, najlepiej, żeby to była właśnie Legnica, bo mi tam jest najbliżej. No, także o tych zabiegach niestety Wam opowiadać nie będę, bo po prostu ich nie będę miała w najbliższym czasie, ale to pewnie się zmieni. No i co? I tak, co tam u mnie jeszcze słychać? Ach, byłam we Wrocławiu kilka dni temu, kiedy była jeszcze przepiękna pogoda. To były już w zasadzie ostatnie dni tej ładnej pogody, dlatego że jeszcze po wizycie we Wrocławiu jeszcze były dwa dni i już dziś, od przedwczoraj może, ja już nie wiem kiedy, co się działo. Pogoda się zmieniła, na szczęście nie pada, choć ja wiem, że deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny.
No i będzie teraz takie właśnie światło w moich filmach. Jeszcze nie jest źle, jest pochmurno, ale tak spokojnie, nie wieje, nie pada. I będąc we Wrocławiu, nagrałam Wam kilka przebitek. Później niestety bateria się rozładowała, pojechałam jeszcze do Magnolii i tam wzięłam kilka dosłownie reklamówek z ubraniami z TK Maxa, bo nie chciałam tego mierzyć w przymierzalni. Bardzo dużo mi się rzeczy spodobało i pomyślałam, że nagram Wam film Mierzymy z tej serii, tak jak robią to inne dziewczyny na swoich kanałach. I wzięłam naprawdę, musiałam partiami nosić te ubrania do samochodu, bo nie wiedziałam, na co się zdecydować. Oczywiście z większości tych rzeczy będę musiała zrezygnować, bo one się po prostu pojawiają w takim samym kroju, ale w innej kolorystyce, więc warto będzie wstąpić do TK Maxa, żeby przyjrzeć się bliżej tym rzeczom, jeśli będzie Wam się w ogóle to podobało, co Wam nagram, co Wam pokażę. Ja pozbyłam się swojej garderoby w 70%, pewnie tak, naprawdę zrobiłam porządną selekcję, większość tych ubrań sprzedałam, porozdawałam, po prostu się pozbyłam. To były ubrania, które były bardzo drogie i przez to, że były tak drogie, to je trzymałam w tej szafie, a wiedziałam, że już ich nigdy na siebie nie założę. I w końcu podjęłam decyzję, nie nosisz tego. Kiedy to miałaś ostatni raz? Tę sukienkę, spodnie, kurtkę, płaszcz, jeden płaszcz, drugi płaszcz, trzeci płaszcz i po prostu się tego pozbyłam. I muszę Wam powiedzieć, że nie tęsknię za żadną z tych rzeczy. I w związku z tym, że moja szafa zrobiła się pusta, to też dobrze na mnie wpłynęło. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że niekiedy Was rzeczy przytłaczają, że niby macie bardzo dużo ubrań, a nie macie się w co ubrać. I bardzo dobrze, że tak się stało. Jakby ta moja garderoba tak odświeżyła się. W sensie, jeszcze nic nowego się nie pojawiło, ale już widzę wszystkie te swoje ubrania, które tam wiszą i nie przesuwam, wiecie, wieszaka za wieszakiem i w sumie codziennie rano to robię i tak naprawdę ubieram w kółko to samo. Czy te rzeczy, które kupiłam, są w moim stylu? Na pewno nie, ale jakoś w jakiś sposób mnie przyciągnęły. Zresztą wiecie co, ja nie będę o tym teraz mówić, bo będzie odrębny film. We Wrocławiu miałam fantastyczne spotkanie, taki wykład Kazimiery Szczuki. Specjalnie pojechałam na ten wywiad, bo ja w jakiś sposób ta osoba mnie intryguje. Zawsze, wiecie, i wizerunek telewizyjny jest zupełnie inny od tego, co zobaczyłam. To we vlogu Wam o tym trochę pokażę i może właśnie w tym momencie Wam go puszczę. Cześć, jestem we Wrocławiu. Jest duży hałas, dlatego że tu przede mną jest przepiękna fontanna, na pewno wszystkim Wam znana. Jestem w rynku, w centrum, a tuż za mną, znaczy nie za mną, tylko po prawej stronie jest biblioteka. Nie wiem, czy to zobaczycie. I byłam na wykładzie Kazimiery Szczuki. No i to było coś niebywałego, coś fantastycznego. Wprawdzie temat może niekoniecznie znany mi, bo to była literatura XX wieku, dwudziestolecia międzywojennego, ale jednak przechodziłyśmy na tematy kobiet, ich życia, ich traktowania, tego jak sobie radzimy, czy też jak sobie nie radzimy. No i to było niesamowite. Dwie godziny, ale muszę Wam powiedzieć,
zleciało to bardzo, bardzo szybko. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem jej samej, jej wizerunku, jej inteligencji. Jest niesamowita, aż trudno mi wyrazić zachwyt nad tą postacią, osobą. Troszkę Wam pokażę Wrocławia. Na pewno z przyjemnością przejdę się po rynku. Okrążę go pewnie z kilka razy. To jest miasto moich dzieci. Tutaj studiowały, czy studiowali. No i mieszkają też. I jak tu jestem, to oczywiście się z nimi spotykam, więc za chwilę będę miała bardzo fajne spotkanie rodzinne. No i wiecie co? Ta pogoda. Który to dzisiaj jest? 17 październik. A pogoda jest po prostu fantastyczna. Jest cudownie. Zresztą to chyba widać na załączonym obrazku. Ludzie spacerują, siedzą w kawiarenkach, piją herbatę i kawę. Ale widzę, że też coś tam jedzą dobrego. Która to godzina wybiła? Chyba 14. No i tak to wygląda. Bardzo lubię Wrocław. Dobrze się tu czuję. Jak widać, bloguję bez większego skrępowania. Ale muszę Wam powiedzieć, że z jeszcze większą przyjemnością wracam do swojego miasta. Aleksander Fredro. Nie mogę go pominąć oczywiście. No i może jeszcze wrócę się tam, gdzie jest słońce. Nie wiem, czy nie usiądę sobie w takim ogródku i nie wypiję czegoś zimnego, bo już wypiłam kawę, więc nie powtórzę tego. Ale jakiś chłodny napój, niealkoholowy, bo przyjechałam samochodem, z przyjemnością wypiję. Ale jeszcze muszę Wam pokazać jedno miejsce. Jeśli będziecie we Wrocławiu, to musicie koniecznie zobaczyć Muzeum Pana Tadeusza. Ja tam byłam pół roku temu. No i to jest ta część obowiązkowa. W centrum rynku, vis-a-vis tej właśnie fontanny, macie Muzeum właśnie Pana Tadeusza. I już Wam pokażę taką specyficzną bramę wejściową. Poeta milczy, pada deszcz. Polecam serdecznie. Niesamowite muzeum, niesamowite wnętrza, niesamowita historia. Ale trzeba sobie zarezerwować co najmniej godzinę, a tak normalnie to dwie. No i ten ratusz, pewnie wszystkim znany, ale z tej strony chyba nie za bardzo. Frontowa część bardziej jest znana wszystkim. Ja mam dzisiaj taką czarną sukienkę. Założyłam sobie na szyjnik, żeby ją troszkę rozświetlić, ale cały czas chowa mi się tutaj pod nią, o już właśnie.
Także czarna sukienka, ale buty sportowe, nie wiem, czy to widziałyście. Więc będę chodzić. No i znowu skręcam, bo musicie to zobaczyć. To jest zachwycające. Musicie na to spojrzeć. Myślę, że wszyscy wiecie, jak nazywają się te dwa budyneczki i co to za kościół jest za nimi. Co tu jeszcze wam by pokazać? Może pójdę dalej przez rynek i pokażę wam ratusz od frontu. Bardzo lubię tutaj być. Uwielbiam te kawiarenki, te ogródki. Siadam często na jednym z tych krzeseł i patrzę na ludzi. Mogę robić to godzinę, a nawet i dwie. Często w towarzystwie. I patrzymy na ludzi, na głównie wrocławianki. I patrzymy, jak bardzo one się różnią od kobiet z mniejszych miast. Bo tutaj jest, jakby to nazwać, taka śmiałość, taka odwaga pokazywania się w tym, mam na myśli oczywiście ubrania, w czym się po prostu dobrze czujemy. Anonimowość. Z jednej strony fajna rzecz, jednak z drugiej czuję się taka samotna poprzez tą anonimowość. Myślę, że jednym to może się podobać. I nie robi to dla kogoś jakiejś większej różnicy. Jednak dla mnie, czy ja lubię taką anonimowość? W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ona jest fajna w pewnych momentach życia, ale chyba nie do końca. I tak gadam, a zapomniałabym wam pokazać to, co jest właśnie za mną. Przede mną plac solny. Chyba też tam wejdę. Oczywiście kwiaciarnie i wrocławskie kwiaciarki. Zabiorę was tam. Wiecie co? Jak ja tutaj wchodzę, to przypominam sobie czas moich studiów. Siadałam tu na jednej z ławeczek, których zresztą widzę nie ma. Zostały tylko kosze na śmieci. Siadałam tutaj po zajęciach. W tamtą stronę szłam do pokoju, w którym nocowałam, a w zasadzie do mieszkania mojej cioci. Siadałam tutaj i po prostu patrzyłam właśnie na to. Thank you.
Niestety miga mi bateria, nie wzięłam drugiej, więc żegnam się z Wami z Wrocławia i mam nadzieję, że zobaczymy się w jakimś moim vlogu. No i tak jak widzieliście, byłam we Wrocławiu, bardzo mi się tam podobało, ja lubię klimat Wrocławia, bardzo lubię wtedy właśnie, kiedy rynek tętni życiem, kiedy jest tak super, super pogoda i lubię tam wracać, ale tak jak Wam też powiedziałam, lubię wracać do tego małego miasteczka, do tego spokoju, ciszy, do twarzy mi znanych, no i do mojego mieszkanka, tak jak je często nazywam, moje mieszkanko na Mariensztacie, czy też nasze. Dobrze się tutaj czuję, ale też nie mogę się doczekać, kiedy w końcu zamieszkamy w nowym domu. Strasznie znowu się rozgaduję, nie wiem po co to mówię, bo tak jest za każdym razem. Spróbujemy teraz tej maskary, może Was tu przysunę, bo lusterko mi się odbija tutaj w kamerze. To jest Wet n White, tak wygląda ta maskara. Takie dziwne opakowanie i w sumie nie wiem jak malować się nią, dlatego że czy to tę częścią, bo zobaczcie, tu jest taka kulka i dalsza część tych wypustek, ale myślę, że to nie ma znaczenia. Wiecie co, ona już mi się podoba, bo ja lubię jak przeciągnę po raz pierwszy maskarą po rzęsach i ja już widzę swoje rzęsy za drugim, trzecim, wiecie, pociągnięciem tej maskary, to znaczy, że już będzie dobrze. No i jest dobrze. Moje rzęsy już troszeczkę zaczynają odrastać. Zaczęłam odżywkę stosować już rzadziej, niecodziennie, co drugi, trzeci dzień, tak żeby one nie rosły do takiej maksymalnej długości, a później zaczęły nagle wypadać. I ten sposób mi się sprawdza. One dłużej są po prostu na oku. Dziwna jest ta maskara, dlatego że jakby tego tuszu było mało w środku. Nie ma takiego, wiecie, odgłosu chlupnięcia. Ale możliwe, że ona po prostu taka jest. No i widzicie? Od razu ja widzę swoje rzęsy. O, i to fajne jest. Nawet dobrze mi się tutaj macha tą maczugą. Nie pobrudziłam się, jak na razie. Nieźle to wygląda, naprawdę. Bardzo, bardzo przyzwoita maskara. Ja ją dostałam w paczce i no i bardzo się cieszę, że jest taka rzecz, którą mogę Wam polecić i sama używać. Nawet nie wiem, ile ona kosztuje. Ja dokładną nazwę zostawię na dole, bo nawet nie wiem, jak ją przeczytać. Ale naprawdę, jak na takie liche rzęsy, no to nieźle się prezentuje. Mogę Wam ją polecić. Ja nie mam też problemu, słuchajcie, z takim odbijaniem się, rozmazywaniem się tuszu. Jakoś tak moje oko jest tak zbudowane, że no po prostu nic tutaj się nigdy nie dzieje. Nie rozpływa mi się tutaj właśnie przy dolnych rzęsach. Jakoś takie mam szczęście do tej budowy oka i nie miałam żadnych żadnych operacji plastycznych, bo to często gdzieś tam się pojawia, nawet dostaję takie wiadomości prywatne, że właśnie jestem po operacjach plastycznych i że w jakiś sposób Was oszukuję. To oczywiście mi schlebia, tak? Jeśli miałam zrobione operacje plastyczne, no to a nie miałam, a wygląda moja skóra, czy też moje powieki tak jak wyglądają, no to jest dla mnie plus. Natomiast jeśli cokolwiek zrobię, operacja plastyczna to jakoś niekoniecznie. Jestem zbyt tchórzliwa, ja zresztą nigdy w życiu nie miałam operacji, więc nie wiem, z czym to by się miało wiązać, ale jak zrobię, to powiem. I na pewno coś będę chciała, coś tutaj sobie może poprawić, jakiś lifting, nie wiem.
Myślę o zmianie właśnie pani doktor kosmetolog, bo coś bym chciała zrobić więcej z, nie wiem, no tak sobie gdzieś tam taka myśl mi przez głowę przechodzi. Słuchajcie, dotykam swoich włosów, 15 minut, i rzadko wam mówię o tych, o nie, czekajcie. O tych kosmetykach, to jest Alterna, ta seria z kawiorem i ta fioletowa. Ja za każdym razem, kiedy wymyję włosy właśnie tymi kosmetykami, myślę, żebyście mogły zobaczyć, jak one wyglądają, jak to pokazać, to za każdym razem, kiedy wymyję szamponem, bo to jest szampon, odżywka i takie serum, które nakładam bez spłukiwania później, i te włosy po wykorzystaniu tych trzech kosmetyków są jak jedwab. One nie tworzą mi się żadne takie pętelki, bo ja mam bardzo cienkie włosy, bardzo, i one gdzieś tam mi się zawsze takie pętelki robią, no nie wiem, jak to inaczej nazwać, i często biorę szpilkę i rozdłubuję te pętle, żeby nie rwać tych włosów, i one są takie jędrne i takie w dotyku niesamowite, śliskie. Pewnie tutaj jest sporo chemii, ale ja nie uzyskuję takiego efektu po żadnym, i nie uzyskiwałam po żadnym kosmetyku. Jestem zachwycona. I jest jeszcze jedna ważna informacja. One są, nie wiem, tak skoncentrowane, że ja dosłownie szamponu daję 2-3 krople i tworzy się potężna piana, i muszę go nawet, wiecie, rozwodnić, żeby, bo jak kiedyś sobie nałożyłam tutaj taką kroplę na dłoń i dotknęłam głowy, to tu to było aż gęsto od tej piany i nie byłam w stanie tego rozprowadzić po całej głowie, więc muszę sobie, tak wiecie, jedna kropla, woda i dopiero wcierać, a najlepiej właśnie tu pod spód, nie na wierzch, tylko pod spód. Niesamowicie wydajne, one są dalej ciężkie, no może tego szamponu nieco, tu jest odżywka, no tak wiadomo, odżywki używam sporo i też na takie bardzo, bardzo mocno ociekające wodą włosy, żeby ona się też dostała tam gdzieś w głąb, dotknęła każdego pojedynczego włosa, i też dosłownie, niewielka ilość. A jeśli chodzi o to serum, to jedna kropla, naprawdę jedna kropla, nawet córka używała, ja mówię, pamiętaj Karolina, użyj tylko jednej kropelki. No ale chciało się bardzo, bardzo się chciało więcej użyć, i mówi, mamo, miałaś rację, przetłuściłam sobie włosy. Także niesamowicie, niesamowicie drogie, niesamowicie wydajne. Używam tego, co drugim mycie. Tak, bo jakby nie czuję potrzeby używania tych kosmetyków codziennie, bo to jest rzeczywiście takie, to jest taka kuracja. Ja bym to nazwała taką właśnie kuracją, i fajnie, fajnie mi się używa. No, jestem zadowolona. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają moje końcówki. O, naprawdę są, te włosy są takie, wiecie, sprężyste, takie, no, niesamowite. Dobrze, muszę się z wami jeszcze zobaczyć w kolejnym wejściu. No, to będzie pewnie godzina. Jeszcze 20 minut plus Wrocław, plus kolejne wejście. Mam nadzieję, że wszystko wam się będzie podobało. I długość tego filmiku także. Do zobaczenia za chwilę. Jeszcze na chwilę do was przychodzę, bo sobie już wszystko na górze przygotowałam do nagrywania tego filmiku Mierzymy z TK Maxa. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że bardzo spodobał mi się ten lakier. Ja go też dostałam w tej paczce razem z tą maskarą i z innymi kosmetykami. I to jest firma Ados. To jest taki metaliczny lakier. Ja nie przepadam za
fioletem. Nie wiem, czy to zobaczycie. On tak się mieni na zielony taki odcień. A podobno zieleń teraz jest bardzo modna. Nałożyłam jedną warstwę, więc on nie jest aż tak bardzo ciemny. Prawdopodobnie byłby ciemniejszy, gdybym jeszcze jedną nałożyła. Bardzo fajnie mi się malowało. Nie spływał mi na skórki. Ja w ogóle mam bardzo, bardzo wysuszone teraz właśnie te jakby końcówki moich palców i te skórki wysuszone są też wokół paznokcia. Je teraz bardzo intensywnie regeneruję. I mimo tego, że mam takie suche skórki, to ten lakier bardzo ładnie się tak układał na paznokciu i nie wciekał mi tutaj gdzieś właśnie. Ładnie po prostu on wygląda i podoba mi się. Trochę skróciłam paznokcie, bo bardzo szybko mi rosną. W przeciwieństwie do moich rzęs, są twarde. No, jestem ze stanu swoich paznokci zadowolona. I chcę Wam go oczywiście polecić. Jest to Metallic, tak się nazywa ta chyba linia tych lakierów i nie wiem, gdzie można je dostać, ale poszukam, może gdzieś przez jakąś stronę internetową można będzie kupić. I to, ten kolor to jest chyba ten numer 27 i kropeczka tu jest na końcu. 27. Bardzo ładny taki odcień, właśnie taki metaliczny, fioletowo-zielony. I jeszcze chcę Wam polecić balsam do ust. Jest to firma Arcana. Ja od nich dostałam kilka kosmetyków do pielęgnacji ust. Kiedyś w jakimś vlogu Wam pokazywałam maskę do ust, która ma też powiększać usta. To jest taka cała seria 3D, tak, dokładnie się tak nazywa. Tam był peeling, maska do ust, ten balsam, chyba te trzy kosmetyki i ten balsam jest świetny, rewelacyjny, bo wyciskamy sobie tutaj na tą końcówkę taką ściętą troszeczkę tego produktu i nakładamy na usta i to jest takie bardzo higieniczne zastosowanie tego balsamu. Przepięknie pachnie wanilią i nie ma żadnej lepkości. Pozostawia usta bardzo ładnie nawilżone. Ja nie wiem, czy ten balsam też ma takie właściwości jakby powiększające usta. Ale bardzo fajnie mi się ją stosuje, czy ten balsam, bo to nie jest pomadka taka ochronna. No i tak jak powiedziałam, bardzo często, kiedy mam na przykład matową pomadkę w przepięknym kolorze, który mi się bardzo, bardzo podoba i nie chcę mieć matowych ust, często nakładam sobie właśnie pomadkę ochronną, a teraz stosuję ten balsam, bo na pomadce zawsze trochę zostaje jednak na tej ochronnej pomadce, tej matowej pomadki. To nie było takie fajne. Natomiast tutaj to takie, ta końcówka jest taka, wyciskam tyle, ile chcę. Później wszystko czyszczę sobie wacikiem. Jeśli na przykład mi tutaj gdzieś zebrała się jakaś moja pomadka. I, no i to tak estetycznie wygląda całe to opakowanie. I dotykam cały czas swoich włosów. One tutaj mogą wyglądać na bardzo ciemne, jeszcze wrócę do włosów, bo jest rzeczywiście pochmurno. One są nadal jasne, bo tam przeglądałam to, co wcześniej nagrałam i te moje włosy wyglądały na bardzo, bardzo ciemne. One nadal są w tym samym kolorze, tylko no to światło może tutaj pokażę o Wam w tej lampie, jakieś takie zielone się wydają. Ale tak nie jest. Cały czas mam ten sam kolor i tylko robię sobie odrosty i podoba mi się. Cały czas podoba mi się ten kolor. W świetle wyglądają na bardzo jasne, natomiast tutaj przy tej jednej lampce no widać to jak widać. Jeszcze raz do Was przychodzę. Chciałam Wam powiedzieć, że udało mi się nagrać wszystkie przebitki tych ubrań, więc po tym vlogu pojawi się filmik z serii Mierzymy. No sporo jest tych ubrań, nawet nie wiedziałam, że tyle wzięłam, bo szybko jest tam, wiecie, spakowałam do reklamówek, wyszłam ze sklepu, przyjechałam i dopiero tutaj rozpakowałam. No i nie wiem, czy mówiłam, 28 dni na to, żeby oddać, więc no mam jeszcze trochę czasu na zastanowienie się. Za chwilę schodzę i tam będę Wam pokazywała jeszcze te ubrania tak po prostu przed kamerą z wieszaka. Aha.
leży tam reklamówka z TK Maxa, nie zdążyłam jej sprzątnąć. I powiem Wam tak pokrótce, jaki jest skład tychże ubrań, jaka jest cena, tak? Takie podstawowe informacje, żebyście ewentualnie mieli cały obraz danej rzeczy. Niektóre z tych ubrań są rzeczywiście bardzo takie przyjemne, ciepłe, mimo że składy są przeróżne i ceny są różne, ale nie są to jakieś bardzo drogie rzeczy. Głównie to są wierzchnie ubrania, ale raczej nie na zimę. No chyba, że wiecie, wsiąść do samochodu, podjechać gdzieś, nie wiem, do jakiejś galerii, wysiąść na parkingu i nie nosić, wiecie, tych ciężkich płaszczy gdzieś tam przewieszonych przez tutaj przez rękę, szaliki, czapki i rękawice, to zawsze z tym jest kłopot. No ale one są niektóre na tyle ciepłe, że rzeczywiście mogłabym sobie je zakładać. No jeszcze tak do końca nie wiem, co sobie zostawię, chyba dwie rzeczy to tak na pewno, a zresztą nie wiem. Czy nie wiem, jeszcze mam, zobaczę siebie właśnie na tych przebitkach, zobaczę, co Wy powiecie o tych ubraniach, wtedy podejmę ostateczną decyzję. Ja już kończę tego vloga, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Cześć!